Jest to historyczne miejsce naszego miasta. No i z przykrością muszę powiedzieć, że takie zapomniane, bardzo zaniedbane. No tak jak już drugi raz tu jesteśmy i stwierdzam to samo. Po prostu jest to jedno wielkie wysypisko śmieci. Zebraliśmy znowu dzisiaj kilka worków, butelek i puszek, no co oznacza, że niestety wieczorami tutaj pewnie zabawiają się różni, pewnie młodzież, ale głównie. No jest to przykre, bo jest to jednak cmentarz, jest to miejsce święte koło kościoła. No i dlatego wziąłam udział w tym wydarzeniu dzisiaj, żeby po prostu to posprzątać, bo no jest to rażący widok. Jest mnóstwo śmieci, mnóstwo butelek, puszek, mnóstwo po prostu. Dziwi mnie to, że w środku miasta ludzie nie myślą o tym, że wrzucają to po prostu na czyjeś groby, na czyjeś pochówki, na szczątki ciał. I dla mnie jest to oburzające, że ludzie są tak bezinteresowni i po prostu robią co chcą. To jest nie do pomyślenia. Byłam w szoku. To jest cmentarz i myślę, że każdy powinien o tym wiedzieć, dlatego takie akcje powinny się odbywać częściej, żeby pokazywać, że to jest cmentarz i też to uszanujmy, jak szanujemy inne cmentarze, które są, to szanujmy też ten stary, chociaż jest stary, ale powinniśmy o niego dbać.